15 lat minęło, jak jeden dzień. Nie, minęło dokładnie jak 15 lat. Te wszystkie lajki, komentarze, coś między nami zaiskrzyło. Te wszystkie godziny obejrzane, bez was nic by z tego nie było. Witam! Kochani, to co teraz słyszycie, to takie moje małe dziękuję za te wspólne 15 lat. Całość znajdziecie oczywiście na kanale i wrzucę wam również w opis link. Tam również znajduje się link do olimpijskich promocji Komputronika. Oni na każdą okazję mają promocję. Wakacje, promocje. Olimpiada, promocja. Dzień parówki, promocja. I bardzo mnie to cieszy. Serdecznie zapraszam. A teraz pozwólcie, że zajmiemy się bardzo serioznymi sprawami. Możesz powiedzieć, że to jest coś wspólnego, ale i świat jest mniej pojebany od naszego. Oj tak, oj tak. W poprzednim odcinku pożar grilla sprawił, że Adrian kazał im wynieść się z ogrodu. Znowu zamieszkali w remontowanej restauracji. Podczas rejsu Oliwier wyciągnął ją z wody, gdy dostała skurczu. Wtedy Viola wreszcie zdobyła się na odwagę i wyznała mu miłość. Kolejnego ranka, gdy dzieci jeszcze śpią, Lucyna i Lucek już szykują się do kolejnego dnia pracy w restauracji. O matko. Ty, ja pierdzielę, jakiś kościół. Abra! Momento! Wstawać! Wstawać! No to, bo ja wiem, cyckami poruszaj, zamachaj się. Abra, a inna persona en el hospital. Jezu, nie puszczaj. A inna persona en el hospital. Inspección. Inspección de sanidad. Hay una persona muy grave en el hospital, no, por aquí no se puede vivir. Zobaczyłam faceta przed drzwiami, machał jakąś tam legitymacją czy czymś. Wystraszyłam się, bo ja nie wiedziałam, co mam robić. Otworzyć, nie otworzyć. Jeśli ktoś macha do ciebie legitymacją, to otwórz takiej osobie, tylko jeśli spełnione są dwa warunki. Ty jesteś youtuberem, a legitymacja jest szkolna. Pandora was niczego nie nauczyła? Zatarasowałam drzwi, no ale co z tego, jak on mnie wypchał? Kino se puede vivir, hay una persona en el hospital. ¿Qué es esto? FBI jeszcze co? ¿Qué es esto? Ayer vino la policía. FBI? Mama, daj telefon, trzeba dzwonić do Adriana, ja zwariuję. Wytłumaczcie mi do cholery jasnej, czemu wy tu śpicie? Przyjechał facet z sanepidu. Ja. Przyjechał z tego względu, że ktoś się zatruł. Jaki jest powód zatrucia? Długo to będzie trwało? No ciężko mi powiedzieć, to może być tydzień, miesiąc, dwa. Jezu, co my teraz zrobimy? No co zrobimy? No trzeba się pakować, wynosić to. Ja myślę, że zarzuty przeciwko nam się nie potwierdzą. Przecież tu mamy czysto, świeże jedzenie. I nie przejmujcie się tym kolesiem, który tam siedzi w kącie i wpiernicza skórę z własnej pięty. Tak się teraz robi content. No i zamknął nam lokal, tak? A my dopiero zaczęliśmy, nie mamy pieniędzy. W głowie Kasi panuje totalny mętlik. Już zupełnie nie wie, co tak naprawdę czuje do Kuby, a co czuje do Oliwiera. Kiedy Kuba zostawił mnie samą przy tym stole, no było mi strasznie przykro. Poszedł do klubu, no ale mam nadzieję, że wróci i że nie bawi się tam z jakimiś dziewczynami teraz. Znając Ryśka, to poszedł do spowiedzi, bo gdzieś usłyszał, że na końcu jest pukanie. Kasia? No? Co się stało? Wiesz co, bo miałam dzisiaj z Kubą taki, wiesz, romantyczny obiad. Mhm. I byłam trochę oschła. To dlatego, że łowca nałożył cały lubrykant na klamkę od sypialni, żeby antylopa nie uciekła. Zimna w stosunku do Kuby. Mhm. Bo wiesz co, bo ja chyba... Spokojnie. Ja chyba nie kocham Kuby. Ja pierdolę. Wiesz co, on tak zareagował. Jak nie chciałam się z nim pocałować, się zerwał i uciekł do klubu, zostawił mnie. Ale... Wiesz co, czuję, że ten nasz romans przed wyjazdem to po prostu czuję, że czuję coś więcej do ciebie. To nie był przypadek. Kasia, kocham cię. Ślinka, ślineczka, taka Maria David Lewis myśli tylko o dupeczkach. Ślineczka, a chłopaku, ślinka, ślineczka. Nie powinnam była tego robić. Czemu?
Kasia! Po pocałunku z Kasią poczułem się bosko. Ale to tylko dlatego, że jesteś prawdziwym przyjacielem. A psa Ryśka też wypopkujesz? Mimo jej ucieczki, nadal wiem, że mam u niej coraz większe szanse. Może lubrykantu? No co, nic się nie zmarnuje. Będę mógł potem z tego zrobić chujową sałatkę warzywną. Kowalscy musieli opróżnić restaurację. Pośpiesznie spakowali wszystkie swoje rzeczy i przyjechali na parking, żeby znowu zamieszkać w kamperze. Ja ci powiem szczerze, że ja to nawet nie mam już łez, żeby... Młody, no dawaj do tego kampera, bo nie ma czasu. Mnie to już wszystko przerasta, Lucek. Ale co jest? Tu stał. Jak jest? Co tu stało? Co tu stało? No, tu stał kamper. No tutaj przyjechałem i go odstawiłem. Czekaj, bo może ja... A nie widzę, no, jakoś... Kamper widmo. Ja nie widzę tu żadnego kampera. Wytłumaczysz to? No, tu go odstawiłem. Nawet, o, zaznaczyłem, sikałem tu. Jezu, Grzesiek. Daj kluczyki, bo ja widzę, że ty nie poradzisz. Może gdzieś postawiłeś gdzie indziej, no. Bardzo ci dziękuję, Adam. Przepraszam cię, że tak wyszło, no ale mamy iść na plażę i czekać na jego telefon. Na plażę, ale w tym jest gorąco. No to chyba się cieszę, że idziesz na plażę. Cały czas mówiłaś, że ty chcesz iść na plażę. A teraz nie pójdziesz na plażę, bo co? Masz wodę, masz słoneczko, chodzą tam ciasteczka twoje. Idziemy, bierzemy ręczniki i idziemy na plażę. Ja mam takie wrażenie, że cała rodzina mnie po prostu nie lubi. Że nikt mnie nie lubi. Nie wiem. Może ja jestem jakaś dziwna. Oj, tam nie przejmuj się, każdemu mogło się pomylić. Na pewno nie ty jedna poszłaś do Zona koncert słonia. Przyjaciele postanowili całą paczką udać się do klubu. Drinki, dobra nuta i duża dawka ruchu na pewno poprawią im humory. Stres należy po prostu dobrze roztańczyć. Wojtek! Tak? Już tam fajna dziewczyna siedzi. No. No idź do niej, zagadaj! No, dawaj! Spokojnie, tym razem się uda. Tylko Wojtek, nie wyjmuj znowu tego kajeta, bo znowu palniesz coś w stylu... O, wystaje ci metka z napisem Made in Heaven. Hi. Hi. I'm Wojtek, and you? Vanessa. Nice to meet you. Yeah. Yeah. Gdzie był, wystawała ci metka, to na pewno byłoby na niej napisane Made in Heaven. No? Yeah? O. Oh. Niestety, ale to było... Nie chciałam. Dobra, chodź, porozmawiamy, chyba że zamówię od razu drinki. Kasia z Oliwierem się pocałowała. Jak no. Kasia z Oliwierem? Powiedziałam Violi o pocałunku Kasi z Oliwierem, gdyż każdy z naszego towarzystwa zasługuje tylko na szczerość i całą prawdę. Kasia myślała, że będzie mogła się całować z Oliwierem za moimi plecami i się o niczym nie dowie. Co ona sobie wyobraża? Chyba? Co? Twoja dziewczyna całowała się wczoraj z Oliwierem. Co? Tak! To prawda? Panie DJ, możemy poprosić chryzantemy? Chryzantemy złociste, w pół litrówce oczystej, stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Zdradziłaś kurwo mnie, rzucę się w morskie fale, ale nie utopię się, bo kurwa pływam doskonale. Ubojnie! Potem jak Kuba się dowiedział o moim pocałunku z Kasią, między nami może być naprawdę ciężko. Jak ona tak mogła wypalić z tym pocałunkiem? Przecież to on mnie pocałował. Ja bym to wszystko wyjaśniła, a to wszystko tak nagle szybko się stało. Adrian obiecał pomóc Kowalskim, ale musi uzgodnić z Małgorzatą, czy jej rodzina może znowu zamieszkać w ich willi. Ja nie chcę, żeby powtórzyło się to, co stało się w moim życiu 2 lata temu, rozumiesz? A co się stało takiego 2 lata temu? Adrian, ja nie chcę w ogóle o tym rozmawiać. Po prostu ja nawet nie chcę o tym myśleć, ale... To już jest chyba najwyższa pora, żeby ci powiedzieć. Słuchaj, oni zniszczyli mi życie, rozumiesz to? Oni zniszczyli moje małżeństwo. Oni się do mnie wprowadzili wówczas. Ty wiesz, jak oni się zachowywali? Co oni wyprawiali? Tata poszedł nasrał do bidetu. Bo jego ulubionym kawałkiem jest bidet. Michaela Jacksona. Czegoż chodził, pierdział i bekał. Na kolacji z moimi przyszłymi teściami robili sobie jakieś durne wygłupy, nie wiem, frytki wkładali do nosa, co, ja nie wiem, co tam wyprawiali. Rozumiesz? Diego nie mógł już tego tak wytrzymać, że mnie zostawił. I ja nie chcę, żeby to się powtórzyło, rozumiesz? Ja nie chcę, żeby przez ich durne zachowanie po prostu doprowadziło do tego, że my się rozstaniemy. Bez względu na to, co oni tu zrobią, co oni wymyślą, nie będziesz miał o to do mnie pretensje. Nie będę miał do ciebie o to.
Dobrze, to zadzwoń. O ja! Krasnale ogrodowe już się nie mogą doczekać na widok Lucka użyźniającego glebę, co nie, Lucek? Lucyna poszła na zakupy. W restauracji rządzi Lucjan z Natalią. Kroją, tną, szatkują. Może coś z tego będzie. Jeżeli będziesz tu pracować, ja będę widział efekty tego, my będziemy zarabiać pieniądze, ty będziesz zarabiać pieniądze, będę miała swoje pieniądze. Ale oczywiście dostaniesz normalną wypłatę jak każdy jeden pracownik. Nawet większą, no bo jesteś moim dzieckiem, tak? Będzie cię stać na wszystko. Ale ja muszę widzieć, że są efekty. Nie, rozumiem. Rozumiesz? No. Tak, ale ja już mam pierwszy pomysł. Dawaj. Proponuję sałatkę ze zbitą śmietaną. No ja pierdzielę! Zaraz zrobimy sałatkę z bitą Natalką. Chcę tę śmietanę ze schabowym zwiec. Ja naprawdę chciałam się uczyć. Chciałam się zaangażować. A ojciec po prostu... Ciągle wszystkie moje pomysły są złe dla niego. Miałam fajny pomysł. Sałatka owocowa z bitą śmietaną. I co? Nie spodobało mu się. Ja po prostu tego nie rozumiem. Może trochę skóry spięty do tego i pożegamy symultanicznie? Będzie super. Z samego rana Kuba po wieczornej awanturze o kasie postanawia opuścić willę. Wraca do Polski. Kuba! Kuba, stój! Zaczekaj! Kuba, co ty odwalasz? Kuba! Co? Co ty robisz? No jak co robię? Wyjeżdżam. Za 5 minut mam taksówkę. Nie widzisz? No dlaczego? Dlaczego? Przecież ten pocałunek... Nic nie znaczył. Nic nie znaczył. To, co? To on mnie pocałował. Kuba nie powinien wyjeżdżać. Jego ojciec dołożył nam na tą willę. A przecież to wszystko to jest wina Oliwiera. To on mnie pocałował. A ja kocham Kubę. On powinien tu zostać. Nie będę mieszkać z tym typem pod jednym dachem po takim wydarzeniu. Rozumiesz? Tracisz mój czas tylko. Czekaj! Czekaj! Co? Słuchaj, jeżeli ktoś ma wyjechać, to Oliwier! Wypieprzaj stąd, natychmiast! Kuba! Wypieprzaj stąd! Kuba! Co Kuba? Radziłaś kurwą mnie, pistolet sobie kupię, ale nie zastrzelę się, bo kurwa mam cię głęboko w dupie. Chryzantemy złociste, w pół litrówce po czystej, stoją na fortepianie i nie podlewa ich kurwa nikt. Oliwier, zmuszony przez Kubę do opuszczenia willi, wychodzi spakowany, ale chyba jeszcze liczy na to, że Kasia go zatrzyma. Lepiej będzie, jeżeli pojedziesz. Co, jak to wyjeżdżasz? Nie! Jak ty jedziesz, to ja jedę z tobą, czekaj, idę się spakować! Czyli ruszamy w trybie natychmiastowym, już zaczynij! Oliwier nie może stąd wyjechać sam. Jak on wyjeżdża, to ja też. Przecież ja go kocham. Okłamujesz zarówno mnie, jak i Kubę! Ja nie chcę mieć takiej przyjaciółki! Viola, proszę, nie wyjeżdżaj, no! Już decyzja jest podjęta. Zostań! Szybko, no już majonez na klamkę! Odsuń się! Zostań! Odsuń się! Wolę stąd wyjechać z Oliwierem, niż zostać z przyjaciółką, która mnie cały czas okłamuje. Nie wiem, czy to dobrze, że Kuba został. To mnie przerasta. To jest dla mnie bardzo przykre, że Viola odchodzi. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy. Chodź, Kasia. Chodź. Gdyby Stanisławski to widział, to by się popłakał ze wzruszenia na widok tego metodycznego aktorstwa. Phoenix w Jokerze. Bale w Mechaniku. Brody w Pianiście. Moja ulubiona czarna komedia. De Niro w Taksówkarzu. Ja kiedy dzwonię do dealera, on mówi, że nic nie ma, więc muszę udawać, że nic się nie stało. I Wojtek w Pamiętnikach. Spokojnie, oni wrócą, zanim zdążę powiedzieć niemowlę z powyłamywanymi nogami. Następnego dnia Wojtek namówił Kasię i ta zadzwoniła do Violi i Oliwiera. Namówiła ich na powrót do willi. Czy Kuba znowu zrobi awanturę? O, Viola! Jak fajnie, że wróciłaś! Stała? Stało. Kowalscy do czasu zakończenia kontroli sanitarnej w lokalu wprowadzają się do willi Adriana i Małgorzaty. Córka sporządziła im regulamin porządkowy, a kto go złamie, ten zostanie wyrzucony z willi. Dla mnie to jest najgorszy dzień w moim życiu. Będę musiała mieszkać z tą jędzą. Restauracja stanie na nogi, to będziemy wszyscy w restauracji. Ale traktujesz mnie jak niewolnika. Teraz się na to nie mówi niewolnictwo, tylko bezpłatny staż. Ja chcę poczuć wolność. Cały czas praca. Wolność to będziesz miał, jak będzie cię na nią stać. Jak będzie cię na nią stać, to bez. A na razie będziesz zapierdzielał. Rozumiesz?
i koniec dyskusji. A jak chcecie mieć wolność? No chcemy! Dzisiaj dostajecie wolne. Możecie się wyżyć. Ale ja mam nadzieję, że zapanujecie nad nimi. Tak, ja postaram się nad tym wszystkim zapanować. Oni są dzikusy. Powiedział chłop, który pomylił bidet z polską polityką. Wieczorem na plaży Natalia z Grzegorzem poznali ciekawą ekipę. Jedna z dziewczyn to Polka, Sara, i ewidentnie zauroczyła Grzegorza. Opowiedz coś o sobie. Aj, Wojtek! Jak to pisał jeden z moich ulubionych współczesnych poetów, trzeba po prostu pytać, a nie czaić się z kwiatami. Ogólnie mieszkam na Gran Canarii, odkąd skończyłam 14 rok życia. A 14? Tak. Wcześniej mieszkałam sobie z rodzicami, ale generalnie strasznie mnie ograniczali, także uciekłam z chaty. Czyli rodzice cię ograniczali, tak jak mnie. Ciebie też? No. O, i mieszkam sobie teraz z ziomeczkami na Skłocie. Ale super! Ja też uwielbiam być jajca na stacji benzynowej. High five! Na Skłocie? Na Skłocie. A. Fajnie, a co to jest w ogóle? To jest taki pustostan. Generalnie jak nas wywalą, to co, szukamy jakiegoś innego miejsca. Aha. Idziemy na przykład na plażę, a jak pada, to na przykład, nie wiem, na dworzec, pod most. Szukamy jakiegoś takiego miejsca. Ej, to fajnie. I co, i tak sobie gdziekolwiek. Gdziekolwiek, tak bezdomni. No w sumie tak, ale spoko, opcja, dużo ludzi można poznać, serio. Serio? Podoba mi się, no ale fajnie. Ale fajnie, kurde, zazdroszę wam. Fajnie, ale w ogóle i co, i tak... Zawsze przychodzicie w jedno miejsce czy i tak. Nie, no różne, zmieniamy, no, z jednego na drugie, tak naprawdę. Ten jeden z tych dwóch coś jest twoim chłopakiem? Nie, nie, ja jestem szczęśliwą singielką, także nie. Ja chyba też niedługo będę singlem, bo ostatnio moja żona bardzo często mówi... Czy ty mnie w ogóle słuchasz? A ja uważam, że to jest bardzo dziwny sposób na rozpoczęcie rozmowy. A żeby tak dołączyć do was? Bo oni fajnie, wiesz, lifestyle mają, mogą sobie mieszkać. Na plaży, albo pod, na przykład jak pada deszcz pod mostem. To jest fajne. I mi się to podoba. To dużo, naprawdę. O, dobra, za... No, przepraszam. Kościół, co ty robisz w ogóle? Chodź, 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 chodź. No co? Ja się zakochałem. Mówiłem, nie patrz tyle na rękę. Ja nie wracam. Zakochałeś tak. Się, nie wracasz. Nie wracam. Tylko nic nie mów rodzicom. Cała paczka przyjaciół na znak pojednania organizuje sobie szaleńczy rejs na wodnej kanapie. Nic tak nie łączy jak adrenalina. Uwielbiam takie aktywności wodne i razem z paczką, jak się super bawiliśmy, mam nadzieję, że to było super pojednanie. Mega się cieszę, że ta dmuchana sofa nas zjednoczyła. Kasia, nie mów tak o sobie. Jesteśmy znowu przyjaciółmi i jest pięknie. Okej. Hej, mój łapa tu, eh? You have really nice eyes. I really like your eyes. And I give you a kiss. Wow! Taki fajny chłopak mi komplementował. Jeszcze się ze mną umówił, dał mi poziaka, no po prostu rewelacja. A few moments later. Chłopak z wodnej wypożyczalni wystawił wiolę i nie przyszedł na umówione spotkanie. A Wojtek próbuje ją pocieszyć. To prawda, po Wojtek będzie się cieszyć. A wręcz po! Możemy usiąść? Tak, możemy usiąść. Proszę. Co? Co się stało? Opowiedz, proszę cię. No, wystawił mi ten chłopak od bananów. Tak? Ona do ciebie kompletnie nie pasuje. Tak do mnie nie pasuje, to niby kto do mnie pasuje. No uwierz mi, że tym chłopakiem, który do ciebie pasuje, to jestem ja. Ja, we własnej osobie. Co ty? No tak. Przez ostatni czas spędziliśmy wiele czasu ze sobą i naprawdę zbliżyliśmy się do siebie. Nie zbliżyliśmy się do siebie, my się przyjaźnimy. To jest normalne, że spędzamy razem czas. Ale jak jakiś chłopak tobie to powie, to do końca dnia mówisz tylko samogłoskami? Prawda? Ale to musi działać w dwie strony, a ja ciebie nie kocham. Nie, to ja idę, w takim jesteś razie wracam. Dumi. Nie, nie, żadnych, nie, dzięki, Wojtek. Ja wracam z powrotem. Co ty robisz?
Czuję się z tym bardzo źle i niezręcznie, że Wiola dała mi kosza. Wiola, słuchaj, metka ci wystaje i tam jest napisane, że jesteś made in heaven i w ogóle. Jeśli nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, to ja mogę iść do kibla i wrócić. Jak znowu nie zadziała, to pójdę jeszcze raz do... Wiola, ja dla ciebie zjem słoik ogórków kiszonych i popiję mlekiem i będę chodził w kółko, jak będzie trzeba, do tego kibla i dopóki nie zobaczysz, że to jestem tym jedynym, zaczynam mówić i chodzę nie załagochami. Ale Wojtek, o co ci chodzi? Bo ja cię kocham i jakby to romantycznie powiedzieć, chciałbym wreszcie wykonać wsad. Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem. Jak mogła tak postąpić? Ja ją bardzo kocham i nie mogę przestać wciąż o niej myśleć. I tu wciśniemy pauzę, ale najpierw podsumujmy sobie, co się dzisiaj tu wydarzyło. Ktoś się pożygał, to nie powód banalny. Sprawę przejmuje inspektor sanitarny. Kasia doszła, ale tylko do wniosku, że jej miłość do Ryśka już wisi na włosku. To musi być bardzo silna cieczka, bo z Oliwierem leci ślinka sineczka. Ona kocha Oliwiera, the power! Ona kocha Oliwiera, the power! Ona kocha Oliwiera, a jednak nie, ona znowu kocha Rycha. Że co? Ona znowu kocha Rycha. Że co? Zaraz to usiądzie psycha. To jeszcze nie koniec, bo synalek jest ułomny. On chce, matko bosko, być bezdomny. Bardzo proszę, nie mówcie nikomu, że chłop chce zostać bez mózgu i domu. A Wojtka to zaraz wyniosą na noszach, bo nawet od Wioli chłopak dostał kosza. Chłopak wyznał Wioli, że to jest super kobita i że wyjął ten tegę, zaraz chłop Izraelita. A ja wam powiem jedno, powiem tylko, że nie wiem ile dzisiaj razy padło, kocham cię.